Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej z poręki, z wyboru pani kanclerz Merkel, wzywał do tego, aby każdy kraj przyjął po 100 tysięcy uchodźców. Dzisiaj już jest więcej tych chętnych do rozdania, do, w cudzysłowie mówię, rozmieszczenia w poszczególnych krajach niż 100 tysięcy. I groził Polsce i Węgrom, Tusk groził, że jeżeli my ich nie przyjmiemy, to poniesiemy konsekwencje finansowe. No chyba nikt naiwny nie założy, że on nagle przeżył oświecenie i zmienił zdanie. To dlatego Niemcy tak bardzo popierają Donalda Tuska. Pan kanclerz Scholz angażuje się w jego kampanię, ponieważ chce rozwiązać swój problem, ponieważ w Niemczech rośnie siła AfD. Niemcy przegrywają w swoich sondażach dzisiaj, rządzący socjaldemokraci, ale podobnie chadecy, z tego powodu, że otworzyli kraj na miliony uchodźców, imigrantów tak naprawdę, młodych mężczyzn w sile wieku, po wieku poborowym i mają gigantyczne problemy i chcą te problemy wepchać do Polski. Nie możemy się na to zgodzić. Dlatego potrzebni są odważni ludzie, którzy będą mogli w Sejmie wyrazić sprzeciw, kiedy przyjdzie do głosowań. Ale też jeszcze ważniejsze jest to, abyśmy poszli do referendum, nie tylko do wyborów. Ponieważ o tym Polacy powinni wiedzieć, że zgodnie z prawem, jeżeli 50% Polaków uda się na to referendum i powie nie relokacji uchodźców, nie przeniesienia tutaj do nas tych uchodźców, to każdy rząd, jakikolwiek on by nie był, jest tym związany. I dlatego Tusk, dlatego Kosiniak-Kamysz, dlatego PO, PSL i ta trzecia droga tak bardzo wzywają, żeby nie iść na to referendum. Bo jeśli Polacy pójdą w liczbie 50% i zagłosują na nie, to oni, gdyby wygrali wybory, też musieliby być tym związani. Też nie mogliby zrealizować to, co obiecali pani von der Leyen, panu Scholzowi i innym możnym w Unii Europejskiej, którzy liczą na to, że Polacy wezmą na siebie problemy, które oni stworzyli.